14. Olimpiada Matematyczna Juniorów, zawody pierwszego stopnia, część testowa. Zadanie piąte. Istnieje dodatnia liczba całkowita o sumie cyfr równej 2, która jest podzielna przez 3, 5, 7. Tutaj musimy przypomnieć sobie własności podzielności liczb całkowitych. Podzielności bez reszty oczywiście. Z trójką sprawa jest prosta. Wiemy, że liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy jej suma cyfr jest podzielna przez 3. Nasza liczba całkowita ma sumę cyfr równą 2, a 2 nie jest podzielne przez 3. Wobec tego nie istnieje liczba o sumie cyfr równej 2 i jednocześnie podzielna przez 3. Punkt A nie jest zatem prawdziwy. Punkt B. Piątka. Tutaj również nie ma większego problemu, bo przy podzielności przez 5 ostatnia cyfra, cyfra jedności, musi być zerem lub piątką. Piątka odpada ze względu na sumę cyfr, więc jeżeli na miejscu jedności będzie 0, to pozostałe cyfry to albo dwójka i dowolna liczba zer, albo dwie jedynki i również dowolna liczba zer. Czyli na przykład 0 i na przykład 2, albo 0, 1, 0, 0 i drugi raz 1. Wszystkie tak skonstruowane liczby spełniają warunki zadania, mają sumę cyfr równą 2 i są podzielne przez 5. Czyli punkt B jest prawdziwy. C. Z siódemką sprawa nie jest już taka prosta. Podzielność przez 7 jest trochę bardziej skomplikowana. Możemy na przykład dodawać kolejne siódemki 7, 14, 21, 28, 35 i tak dalej, tak długo, aż znajdziemy liczbę o sumie cyfr równej 2. 7, 5, 3, 10, 8 i aż do skutku. W tej części zadania przydatna okazuje się znajomość własności pewnych liczb. Taką liczbą jest na przykład 1001. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że liczba ta jest pierwsza, widać od razu, że nie jest podzielna ani przez 2, ani przez 3, ani przez 5, to jednak okazuje się, że jest ona podzielna przez 7. Co więcej, 1001 jest iloczynem siódemki, jedenastki i trzynastki. Warto zapamiętać rozkład na czynniki pierwsze liczby 1001. Często przydaje się on w zadaniach konkursowych. Zadanie szóste. Liczba całkowita A jest podzielna przez 6, a liczba całkowita B jest podzielna przez 10. Wynika z tego, że liczba A plus B jest podzielna przez 16, A razy B jest podzielna przez 60, 5A plus 3B jest podzielna przez 15. Zacznijmy od najprostszego punktu, czyli od punktu B. Nie wiem, czy rzuciło Wam się to od razu w oczy, ale ponieważ liczba A jest podzielna przez 6, to możemy zapisać A równe 6K dla pewnej liczby całkowitej K. I podobnie, skoro B jest liczbą podzielną przez 10, to B równa się 10L dla pewnej liczby całkowitej L. A razy B to 6K razy 10L, czyli 60KL. I od razu widać, że ponieważ liczba KL jest całkowita, to z ostatniej równości wynika, że stwierdzenie B jest prawdziwe. Zróbmy podobnie dla punktu C. 5A plus 3B równe jest 5 razy 6K plus 3 razy 10L. To jest równe 30K plus 30L, czyli 15 razy 2K plus L. No i wszystko jasne, liczba 2K plus L jest całkowita, więc z ostatniej zależności wynika, że liczba 5A plus 3B dzieli się przez 15. I punkt A znowu nie jest już taki oczywisty, ale pamiętajcie, że ten podpunkt może nie być prawdziwy, a więc może z podzielności A przez 6 i B przez 10 nie wynika podzielność A plus B przez 16. Aby się o tym przekonać, wystarczy znaleźć choćby jeden przykład, a więc jedną parę liczb A i B, spełniający warunek opisany w pierwszym zdaniu i niespełniający warunku opisanego w punkcie A. I tu przyda się bardzo podstawowa rzecz, o której często zapominamy, a mianowicie to, że 0 też jest liczbą. Niestety, często niepotrzebnie wykluczamy 0 z rozważań algebraicznych, a 0 potrafi się przydać. Jeżeli przyjmiemy A równe 6 oraz B równe 0, wtedy A jest liczbą podzielną przez 6, a B jest liczbą podzielną przez 10. Jednak liczba A plus B równa 6 nie jest podzielna przez 16. To tyle na temat zadań 5 i 6.
Zapraszam do obejrzenia następnego filmu z następnymi zadaniami testowymi zawodów pierwszego stopnia 14. Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiadę dofinansowuje Fundacja mBanku.